Hello wszystkim! O chwila, kurde, OBS-a trochę tak o... Dobra, już wszystko widzę, tak więc no, cześć wszystkim z tej strony Pygy, a to jest już 22 sesja z Persony 3 Portable oraz 76 odcinek! Oh my god, jak ten czas szybko leci, tak więc no. Dzisiaj jest sobota, 5 kwietnia. Mam mnóstwo czasu tutaj, chwila jeszcze, tak ko zrobię, dobra. Sorry, że tak się ustawiam dopiero teraz, ale dobra. Tak więc no, dziś mamy środę, 5 kwietnia, mam mnóstwo czasu do nagrywania Let's Play'a i mam nadzieję, że ta sesja też będzie trochę dłuższa. Przynajmniej tak planuję. Tak więc no, teraz będziemy łazić po Tartarusie, nie? Let's fucking go! Nasza ekipa jest gotowa. Wszyscy są zwarci i gotowi. 139, tak? Kiedy następna bariera będzie? 164, zgaduję. 164 piętro. Kurde, zapomniałem! Stop! Oh my god! Nie wziąłem tych questów od Elizabeth. Cholera jasna, teraz to zrobimy. Przy okazji też niepotrzebnych person już się pozbędę. Ale najpierw to, co jest najważniejsze. A? A, no też tak myślałem. No cholera, i teraz ten miecz będzie mnie cholerny prześladował. Tsia. Outenta Mitsuyo. Ach, dobra. Sengoku Era Helm. Wiem, jak to zrobić. To trzeba będzie w szkole nauczyciela nękać. Tak. Mamy coś jeszcze do zrobienia? Nic takiego w sumie. Mogę ten jeszcze stary dokument... tak, to zaakceptować. W sumie chyba, kurde, ostatnio tych starych dokumentów nie czytaliśmy razem, nie? Trzeba będzie to poprawić. Ale to dopiero jak zdobędę. W sumie zaraz, cross spread. Chciałbym zobaczyć. No kurde, czemu nie mogę... O, wkurza mnie to. Ja chciałbym zobaczyć, jakie staty te persony mają. Blackfrost. To jestem pewien, że mógłbym zrobić, ale 34 level... No ten, bo mnie najbardziej interesują, jakie skill karty nam mogą oddać. Ale niestety... To też jestem pewien, że mogę zrobić. Ale nieważne. Dobra, triangle. Trzeba trochę zmniejszyć tutaj... teraz... Tak, od ciebie mogę zacząć. Trzeba zrobić miejsca trochę. Kurde, kurde, Elec Resist by mi się przydało, tak patrzę. Tak, tak. Oj, kocha mnie! Może mi coś da. Jak za parę leveli. W końcu no... 10, no nie? Tego, To ja kurde chciałem powiedzieć? Niech będzie to. W końcu Max Social Link 10 level, 10 leveli zdobędzie chyba czy coś. Kurde, szybciej. Elec Break. Olender. Zio. Nieważne. I tak nie będę ciebie używał, i tak pójdziesz do śmietnika. Już to wszystko, cholera jasna. Myślałem, że dostanę od niego skill kartę, ale to nic. Ta za ciebie dostanę bonusowego expa, czemu nie? Już kurde 4 minuty nagrywania i nic się nie dzieje! No... Przyspieszę, sorry. Dobra. I normal spread. To wszystko... To chyba tak. Dobra, to będzie wszystko. Dawaj. Double Fangs. Czemu nie masz Dodge Slash? To by mi się przydało. Nieważne. Tak przy okazji też może... Sorry, że tak przewijam. Może to komuś przeszkadzać, ale naprawdę. Ta. Mamudo, nieważne. Ta, nieważne. Dobra. Iszli. Jestem gotów, nowe persony pewnie dostanę. Mam taką nadzieję. Wszystko gotowe? Tak, wszystko gotowe. Let's go!
Tak więc no, dziś będzie chodzenie po Tartarusie i gadanie. Chyba nowy blok zobaczymy teraz. Czy to będzie ten sam? Bo dalsza jego część. Zgaduję, że to będzie ten sam. Tak, to ten sam blok. Wszędzie złoto i krew. Jak ja uwielbiam ten widok. Ale to nic. Nie boję się, gdy ciemno jest. Bo smok powietrzny prowadzi mnie. Co to kurde? Jakieś niewidzialne gówno z oczami. To nic, i tak zostanie w pierdziel, to się złoży. Zamrożony. O! Czy mi trochę szkoda, że oni tak szybko ich pokonują, bo nie będę mógł ich przeanalizować szybko. Chyba że. A w sumie każde skille dobrze działają, jeżeli masz dobry level. Dawaj. I już wszystko go ubije. Cokolwiek. O kurwa. Ty chuju! Nie! Dobra. To było kurde trochę przerażające, chociaż nie, z drugiej strony mam sporo haminkulusów, więc powinno być okej. Szkoda, że one tak kurde będą się marnować teraz. Na zwykłych przeciwnikach. O, buty asasyna, ja chcę to założyć. Teraz kurde będę mógł cosplayować Ezio Auditore da Firenze. Czy coś. Jak on się tam miał na nazwisko, chyba tak miał. To może być kłopotliwe. Fioletowa morda, tak? Zgaduję, że prąd? Czemu Mazionga kosztuje więcej od Magarui? Zgadłem. Chociaż myślę, że to pewnie dlatego, że mogą te skille jeszcze, no, sparaliżować naszych przeciwników. Tak jakby dodatkowy status efekt im dać. Dawaj kasę. Tak więc no, jako że teraz będzie Tartarus, przez przynajmniej 4 kurde odcinki, to będę musiał o czymś pogadać, nie? Podczas kiedy łażę tutaj bez celu. Znaczy nie z celem, bo trzeba w końcu levele nabijać. Wiatr? O! Nieźle. Nie wiatr. Prąd? O, dobra. Nie prąd, ale ważne, że... BUM! Krytyk! I w sumie teraz wszystko... No. Byle co to wykończy. Tak więc no, o czym by tu pogadać? Tak więc no, jako że dzisiaj, dzisiaj znaczy podczas dzień nagrywania, nie dzień, w którym ten filmik się znajdzie na YouTubach oczywiście. No, dziś mamy piąty, nie? A wczoraj był czwarty. A wiecie co było czwartego? Czyli wczoraj wyszła Persona 5. Wiecie, co jest okropnego w tym? Że szukałem wersji na PS3 i nigdzie nie było, mimo tego, że online było w sklepach napisane, że jest! I jestem teraz wściekły z tego powodu i niezwykle smutny. Kurde, po MediaMarktach wczoraj latałem, po Fnakach ze znajomym z szkoły. I ten... To kurwy nędzy! Skoro nie macie zamiaru sprzedawać tej cholernej persony w wersji na PS3, to kurde, nie mówcie, że ona jest wszędzie do kupienia. Gdy tak naprawdę nie jest. I gdziekolwiek zapytam, nie zapytam, to wszędzie mówią, że nie wyszła w Europie, czy coś. Tak więc no, zajebiście. Chyba jak już to w tym, w wersji cyfrowej, tak więc... Coś mi się wydaje, że... Indra Bracers to jest ten, to nam polepsza ten, jakiś element, nie? Elektryczność, no. Ale nie, ja wolę HP mieć. Tak więc no, gdzie nie byłem, wszyscy mówią, że Persona 3 chyba w Europie
nie wyszła na PS3 w wersji fizycznej, tak więc no kurwa zajebiście. To po chuja na tych wszystkich kurde stronach było ponapisywane, że będzie fizyczna wersja tej gry. Jest naprawdę wkurzające i też kurde... O kurwa. Też miałem kasę, miałem wszystko, byłem gotów, ale nie, oczywiście, że kurde nie, bo to kurde ja nie. Oczywiście, że nie będzie tego, co chcę. O! Pewnie. Za to, że moja elektryczność się odbiła we mnie. Hell yeah! No, i po prostu jestem zły, bo mogłem do tej pory już kurde mieć tą grę. No ale cóż. Wydaje mi się, że to będzie mój pierwszy cyfrowy zakup odkąd, no gry, odkąd mam moje PS3, tak więc no. Chociaż tam oczywiście w przyszłości, jak już będę miał kasę i będę miał miliony z YouTube'a i będę kurde siedział w willi i tak dalej, to zamierzam i tak kupić fizyczną wersję tej gry. Chociaż wydaje mi się, że kurde na PS3 to chyba raczej już rzadka będzie. A już na PS4 to może i mniej, ale na PS3 ja cię kręcę jak... Tutaj kurde w głupim MediaMarkcie nie można tego znaleźć, to ja pierdzielę, już się boję o przyszłość. Pewnie kurde będzie też miliony kosztować jak inne persony. To byłoby zjebane. Chociaż miałoby sens, bo ja zawsze mam pecha. Na przykład teraz nie mogliby zaatakować tego sparaliżowanego, o dziękuję. Ale dobra. Tak przy okazji... fun fact, dopiero wstałem teraz. O, nie, nie ma kurde co, nie będę tych złotych ścigał. O kurwa. Żółta morda. Nie. Ogień. Kurde. A, dobra. Ja pierdzielę! Tak myślałem, gdyby tak nie użyć Zio na nim, ale nie użyłem. Tak już by był drugi all out atak i by dostał pierdziel podwójnie. O! Nie sądziłem, że go ubiję, chociaż z drugiej strony 53 level to takie przywileje. Dawaj mi kurde 6 expa. Uwielbiam trawkę. O kurwa! O, smoku powietrzny. 2 siły, 1 agility. Kurde, chciałem powiedzieć pawiliona, to paladion się nazywa persona Aegis. O, czyżby? Czyżby dostała buffa dla całej tej... dla całej tej drużyny, zaraz zobaczę. Status. Wydaje mi się, że tak. Masu Kukadża, tak. Tak. O, teraz to już mówimy, nie? To się nazywa dobry skill. Buffy dla całej drużyny są najlepsze, bo nie musisz marnować, kurde, aż tak bardzo tur. Żeby wybufować każdego, a to możesz wszystkich w jedną turę. O kurwa. Ta. Bzy, motherfucker! Auto kuje! Okej, dawaj. Już wszystkich rozpierdzielimy. Łyknę se picia, bo mogę! No i tak przy okazji... Co do Persony 5? Nie wiem zbyt dużo rzeczy na temat tej gry, całe szczęście, ponieważ o, dziękuję, to mi się przyda. Ponieważ ukrywałem się od wszelakich spoilerów. Bo ja zawsze tak robię, jak jakaś gra mnie interesuje, to po prostu nie oglądam żadnych zwiastunów, jak już to tylko te początkowe. W sumie pójdę tutaj. Mam 54 level, mogę już tą personę zrobić, którą chciałem. A im wcześniej zrobię, tym wcześniej dostanę od niej tą cholerną skill kartę, która mi się przyda. I przy okazji SP mi się kończy i się uzdrowię. O! Stój! A dobra. Myślałem, że zaraz zaatakuje fizycznym atakiem, a...
No. Oooo! Ale i tak boję się ciebie, Aegis, po tym co widziałem na tej kamerze. Nie masz ani krztyny pożycia prywatnego, czy jak to tam się mówi. Dawaj kielichy. Mimo tego, że nic mi nie da, bo chyba pełny HP miałem. Ale dobra. O kurde, jak przyspieszyło, co to się stało. W sumie ten emulator dziwnie działa na tym Windowsie 10, szczerze powiem. To zaraz, najpierw. Kill party. Kill. Okej. Okay. Ta. Triangle spread. I tak, tak i tak. No, to jest to, co chciałem. I mind charge mi da. To właśnie chciałem, to właśnie chciałem. O to chodzi. Mind charge mi się przyda, ponieważ to jest skill, który tak jakby nam podczas jego użycia zwiększa nam atak następnego magicznego ataku o ponad podwójnie, że tak powiem. Chociaż nie wiem, bo w internecie też widziałem, że posortuję moje persony w ten sposób, że niby ten Mind Charge to tylko i wyłącznie podwójnie ładuje. Nie powinienem save'nąć, nie tu, tutaj. I dam jej Growth 2. Tak. Hell yeah! Tak, tak nic, no widziałem w internecie, że niby to tak się nie dzieje w Personie 3. Co jest dziwne, bo w innych Shin Megami Tenseiach Mind Charge, no, ładuje nasz następny magiczny atak o no, 2,5% normalnie. Tak więc no, się zobaczy, szczerze powiem. Chociaż z drugiej strony Mind Charge mi się później przyda, ze względu na te skille, które chciałbym później mieć. I no, na późniejszych levelach też Mind Charge pozwala, mimo tego, że dajmy na to, jednak ładuje nam to ten atak podwójnie i to tak jakby trochę taka strata miejsca w tym, w liście skilli. Kurde, powinienem był buffu użyć. To i tak myślę, że warto to mieć. Kurwa. O kurwa! No do chuja pana, pierdolcie się! Dość tego. Sorry, Yukari, ale ciebie uzdro... KURWA! Revival beat. Dawaj. Kurwo jebana ty. Mam bufula gem czy coś? Ma bufu. Może być. Gińcie, kurwy! Przez was zapomniałem, o czym mówiłem. O Mind Charge, tak. W sumie to, no, może być taki trochę skill. Dawaj, expa. Bezużyteczny tak jakby, ale na późniejszych etapach gry to może pozwolić nam na zachowanie SP. I właśnie tak myślę, że jednak Mind Charge mi się przyda. Nawet jeżeli tylko ładuje podwójnie, to no i tak nawet combo z Mind Charge'a z jakimś czarem by chyba mniej kosztował niż użycie dwa razy tego samego czaru. Problem byłby tylko taki, że jakbym chybił tym podwójnym naładowanym spelem, to by był problem, ponieważ bym zmarnował tak jakby dwie tury. Ale dobra. Wypierd, kurde. No. I spokój. O kurde, to już takie expy się tu pojawiają. Ale kurde, nie przy takich przeciwnikach do jasnej ciasnej. Dajcie mi coś lepszego. Znaczy no, niech się pojawi, kiedy coś lepszego znajdę. Was rozpierdzielę bez problemu. Nie używajcie mu do... Wow.
No. Tak jeszcze wracając do Persony 5, no... chciałbym z tego zrobić Elpa. Oczywiście nie teraz, jak gram po raz pierwszy, ponieważ teraz już Persona 3 jest, no nie? A kurde, takie dwa potężne RPGi, które zajmują dużo czasu do przejścia, let's playować. Mimo tego, że ja tak mało mam czasu ostatnio, bo ten, no, studia i tak dalej, teraz to mam wolne, to mam trochę luzu, nie? Tak więc, no... Let's go. No... więc teraz mogę trochę poszaleć, nie? Właśnie dlatego teraz nadrabiam Personę 3. Ale kurde, no... Chciałoby się... już tu piątkę mieć. O kurwa. O, dziękuję! I one more chance, dziękuję bardzo. O, tym razem się udało. 756. Dziękuję! Jeden level bliżej. Ale kurde, coś mi się zdaje, że jeszcze dużo wody upłynie, zanim te cholerne skill karty od tych person dostanę. Ale hej, wszyscy levelują. O kurde, wszyscy levelują! To jest najważniejsze. Dawaj. Myślę, że też dużo ludzi by chciało zobaczyć tego Elpa z Persony 5. W sumie to, co ja planowałem zrobić, to... jak kurde dostanę tę grę w swoje ręce, to... ja wiem, ostreamować to trochę na ten sam początek, kiedy gram w to po raz pierwszy. Ale kurde, problem jest taki, że Wi-Fi na moim kompie nie działa. Chuj wiecz kurwa czemu. Kurde, miesiąc już mam komputer, już jakieś pierdolone problemy. Ach. Będę musiał, kurde, posłać go do MediaMarktu na gwarancję czy coś, żeby mi wymienili, czy tam coś naprawili. Chuj jego wie, jak długo to potrwa. Tak więc no. A? Fizyczne ataki, ha? Niech stracę, poświęcę się dla drużyny. Akihiko, ty też się poświęć dla drużyny. Okej. Okay. Żeby można było zrobić tak. Kurde, co wy myślicie, że jak macie, kurde, jakieś obręcze bólu i tak dalej, to macie z nami jakieś szanse? Fuh, 700, kurde, damage'a na klatę. W sumie to tak się zastanawiam, co jest o wiele bardziej warte, wziąć kasę czy broń? Chyba mi się wydaje, że kasę jednak. Bo broń jak się sprzedaje, to jest mniej warta ogólnie. No ale jednak ten cholerny miecz, kurde, muszę znaleźć, nie? Może już nie ten, jak mu tam, ten wcześniejszy, tylko ten, co nowy quest był. Tak, tak, świetnie. Wiem, Fuka, jesteś bardzo pożyteczna. O ja pierdzielę. O! To wy ogólnie fizyczne ataki? O, dobra. Nie potraficie przyjąć na klatę? Okej. No i tacy przeciwnicy, to ja rozumiem! BOOM! Ha! Jak ja uwielbiam, kiedy wszystko idzie po mojej myśli. A tu w pewnym momencie... BOOM! Mahama on. I pist, nie żyjesz. Kurde! Nienawidzę, kurde, tych ciosów, które zabijają nas w jeden ten, za jednym razem. Mimo tego, że mają zwykle bardzo niski procent szansy, bardzo niską szansę trafienia. Ale kurde, ja mam takie szczęście, że takie ciosy zawsze trafiają. Albo w większości przypadków. Bo tu na przykład, no, temu do nie trafiło mnie. Od nich. Na samym początku. Dawaj expa, kurde. Może też powinienem trochę zacząć persony brać. 1178. Hell yeah, kurde! Tutaj. Wicked Cestus. Equip. Widziałem... O. Dobra, nieważne. Akiko już to ma.
No, o czym by tu kurde jeszcze pogadać? Coś mi się zdaje, że ta sesja Tartarusowa będzie dość długa. Kurde, 25 minut, a ja jeszcze nic nie zrobiłem. Dawaj, kurde, bufula! Nie będę się pierdzielił z debilami. Wszyscy po kolei dostaną, kurde, smaku, kurde, lodowych ataków. No, i też kooperacji. Współpraca jest najważniejsza. Let's do this. W sumie jakieś kurde też zakłócenia z dźwiękiem takie dziwne są. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać, bo nie mam zielonego pojęcia, jak się tego pozbyć. Dawaj broń. Potrzebuję kasy. Kurde, te karty coraz szybciej się ruszają. Gabu! Dostałem. To brzmi jak włócznia. Ulubiona broń plemienia włochatych dzid. Czyli coś idealne dla Kena. W sumie kurde... Chciałbym tą grę przejść jak najszybciej, o kurwa. Ale wiecie, nie w ten sposób, że kurde się śpieszyć, no nie, i na siłę przechodzić. Po prostu no... Jakby to powiedzieć, Persona 3 trochę mnie powstrzymuje z tymi let's playami. O nie, zły dotyk! Masz za to wpierdol. Nikt nie dotyka mnie w moim prywatnym miejscu. O, kurde, też jak te wszystkie karty tak latają, to dezorientujące trochę jest. Ale hej. Ważne, że to coś było, a nie nic. Gdzie następny jest ten? 169, tak, ja pierdzielę, coś mi się wydaje, że nam to długo zajmie. Jak to ambush? Dość już, wystarczy, rozumiem, kurde. Taka zniewaga w pierdolu wymaga. Właśnie takiego. Jeszcze jeden w takim razie. Teraz poczujecie podwójną dawkę bólu, tylko dlatego, że ten debil... Ten, no właśnie. Zemsta jest słodka. Trzeba było unikać wcześniejszego ataku? Trzeba było? To teraz masz. Kurde, głupia kałuża. Nawet bym w takiej się nie potaplał. Co, ja się nie taplam w kałużach? No w sensie, że w kaloszach. Kurde, to jeszcze... Nie, to w sumie to dobrze zabrzmiało. Nie zabrzmiało źle. W sumie jak byłem mały i ten... W sumie też teraz od czasu do czasu lubię sobie po kałużach połazić. Oczywiście, jeżeli mam odpowiednie buty, nie? Jeżeli butów nie mam takich jak trzeba. No co jest, kurde? No, dziękuję. Dawaj broń. Ja w sumie tą personę też może bym chciał, ale... Pięści furii, ha? Na pewno słabsze jest, ale... Kurde, naprawdę szkoduje, że my nie możemy... Są słabsze. Naprawdę szkoduje, że my nie możemy nakładać innych broni oprócz mieczyków, bo... No, w sumie to takie ograniczenie trochę powoduje, że... Jest zbyt ograniczające moim zdaniem. No bo w końcu to jest główny bohater, to jesteśmy my tak jakby. Ja bym sobie łuka nałożył i byłbym happy. Ponieważ w sumie no, lubię strzelać z łuków, to bardzo fajna zabawa. Kiedyś łuki były używane do zabijania. O kurde. Co? Okej, okay. Aegis? Właśnie widzę! Dobra. Chyba są słabi przeciwko wiecznym atakom, tak? No. Czyli no... Przeciwnicy w Tartarusie robią się coraz to dziwniejsi. Teraz po prostu raszem ich nie pokonam. Muszę zużywać SP. Dawaj, expo oczywiście. I też... dzisiaj mamy, no, tak jak powiedziałem, mamy piąty, no nie? I dzisiaj pierwszy odcinek z Persony 3 wyszedł od dłuższego czasu, odcinek 70. I... No, jakby to powiedzieć, no, bardzo miłe komentarze dostawałem.
Kurde no! W sensie no, że ludzie na to czekali. I naprawdę cieszę się z tego powodu, ponieważ to oznacza, że nie robię tych let's playów na darmo. Że jednak ktoś to ogląda, nie? Chociaż szczerze mówiąc, podczas tego mojego prowadzenia kanału let's playowego były takie momenty, w których po prostu chciałem przestać nagrywać, bo nikogo nie obchodziły te moje let's playe i tak dalej, bo kiedy to kurde było, szczególnie kiedy nagrywałem let's playe z Silent Hill, to one nie cieszyły się zbytnio popularnością, ale tam walić popularność ludzie kurde na nich nie komentowali. Tak, aż tak bardzo, szczerze powiem. Są nawet odcinki bez żadnych komentarzy. O, już myślałem, że kurde, gdzie jaki Hiko i Yukaria? Tu widzę, że ich główki się pokazały, więc wszystko jest okej. Okay. No. O, dziękuję. Nie muszę zużywać teraz SP. Tak więc no, tak jak to chciałem powiedzieć, no na tych moich Silent Hillowych let's playach nie było... Czemu jego nie zaatakowaliście? Nie zaatakowaliśmy raczej. Co to kurde miało być? Czy to dlatego, że on fizyczne ataki blokuje? Proszę, bądź słaby przeciwko elektryczności. Dziękuję. Tak, tak. Akihiko swój chłop, on wie o co chodzi. Tak więc no... W sumie to też tak trochę mnie bolało, ponieważ no ja bardzo lubię Silent Hill'e. Ale nikt tego kurde nie oglądał, niestety. No tam parę wyświetleń to tam było. Tak samo jak ten Dino Crisis, no nie? Myślę, że chyba klasyczne survival horrory to taki trochę... podupadły temat, że tak powiem. Jeżeli chodzi o let's play'e. W sumie kurde, to ja lubię survival horrory. Chciałbym chociażby... nagrać serię któregoś tam razu z Fatal Frame'a 4, no bo wiecie, zmodyfikowane Wii i tak dalej, patche istnieją, romy istnieją i tak dalej. I japoński dubbing też istnieje. Z chęcią bym z tego zrobił let's play'a, no ale sam nie wiem. Cię zobaczy w przyszłości, bo w sumie też mnie korci bardzo mocno, żeby tą grę przejść dla siebie. Ale z drugiej strony też chciałbym z niej zrobić serię. Ty kurwo. Kurde, wybiję ci te wszystkie oczy, będziesz miał śliwy pod nimi. Pod każdym twoim okiem. No. Kurde, wszyscy levelują, że ja pierdzielę. Tylko ja kurde głupi nie mogę dostawać leveli. Ponieważ mam za duży level i potrzebuję zbyt dużo expa na następny level. Tak, to miało sens, to co powiedziałem. Czemu miałoby nie mieć sensu? Przecież to jest normalna rzecz w RPGach.